teatr piosenki Agnieszki Chrzanowskiej, czyli mój. Witam Was w moim domu. Witam Panie i witam Panów w drugim odcinku mojego domowego teatru piosenki. Dzisiaj będą dwie historie piosenek z albumu Piosenki do mężczyzny. W jakiego wierzysz Boga i do góry nogami, czyli zarozumiałość pycha obłuda. To jest poważny utwór o negatywnych naszych ludzkich cechach, które w konsekwencji mogą doprowadzić do długofalowych, negatywnych skutków w naszym życiu i życiu innych ludzi. Ale powstanie tego utworu ma swój początek w zabawnej historii, w zabawnym zdarzeniu. Byłam mianowicie u ortopedy traumatologa i w poczekalni zawsze toczą się rozmowy. Koło mnie siedział pan, który bardzo cierpiał, bolało go kolano. Mówił, że go po prostu to kolano już czasami tak bardzo boli, że nie może wytrzymać, że się nawracają cały czas te kontuzje, że nie może tego wyleczyć, nie może normalnie funkcjonować, nie może chodzić po górach. No, że już po prostu nie wie, co robić. I ja nagle poczułam się w obowiązku też mu doradzić, że no oczywiście doktor środek doktorem środkiem, ale jeszcze ja może doradzę mu, że kapustą okładać to kolano. To jest świetny pomysł, taką rozbitą, że to wszystkie stany zapalne i obrzęki znakomicie niweluje. No i on powiedział, proszę pani, ja już wszystkiego próbowałem. Ja już okładałem kapustą, oczywiście tak, ból po prostu mijał, to czułem się coraz lepiej. I jak już praktycznie nie czułem tej kontuzji, to ale pani nie rozumie, jaką ja mam wymagającą żonę w łóżku. I ja wtedy zrozumiałam, że nie chodzi tutaj o codzienne mycie okien, skakanie po taboretach, odkurzanie i tak dalej, tylko o coś zupełnie innego. I w związku z tym, dalej czując się w obowiązku doradzić mu, jak polepszyć jego dobrostan, powiedziałam mu, że wie pan, no to w takim razie w przerwach najlepiej by było, gdyby pan trzymał tę nogę do góry jak najczęściej, kiedy pan tylko może, kiedy pan jest tylko wolny. Bo ja pamiętam, że jak miałam kontuzję kostki, to właśnie kazano mi trzymać nogę do góry, wtedy wszystko się lepiej goi, jest lepsze krążenie i jak najwyżej ta noga, najlepiej wyżej niż głowa. No i mówię, no po prostu musi pan żyć jak najczęściej do góry nogami. Pośmialiśmy się. Ale wtedy też pomyślałam, że właśnie zmiana pozycji patrzenia jest kluczowa w bardzo wielu sprawach. A czy nie we wszystkich, to też nie wiem. Może właśnie we wszystkich. Wtedy jak zmienimy kąt patrzenia, pozycję patrzenia, dotrzemy do istoty rzeczy. I potem była też taka seria niemiłych zdarzeń, kiedy byłam świadkiem krytykowania i jednych artystów przez drugich, jednych śpiewaków przez drugich, jednych aktorów przez drugich. I tak sobie pomyślałam, przecież osoba, która krytykuje śpiew drugiej osoby, nie zacznie przez to lepiej śpiewać. I po co krytykować? Po co też intrygować? Po co wpływać na, wręcz wpływać na los drugiego człowieka? Bo oczywiście jeśli intrygujemy, jeśli kłamiemy, jeśli jesteśmy dwulicowi, no to siłą rzeczy wpływamy realnie na życie drugiego człowieka. No i to takie wywyższanie się, ta megalomania, no to takie to jest w sumie niezbyt dobre chyba. I tak to właśnie wtedy we mnie wszystko pracowało z tym życiem do góry nogami, że właśnie ci krytykujący powinni spojrzeć na krytykowanego inaczej, zobaczyć w nim siebie. I jeszcze do tego była taka lektura świętego Bernarda z Clairvaux, który napisał o stopniach pokory i pychy. I pychy i pokory, o 12 stopniach pychy i pokory, 6 stopień pychy to zarozumiałość właśnie. To warto przeczytać, w 1124 roku zostało napisane. Mimo upływu czasu,
No pewne rzeczy wciąż wyglądają tak samo. Tak mi się zdaje czasami, że trzeba żyć do góry nogami, by bliżej być sedna sprawy. Całkiem na serio, a nie dla zabawy. Całkiem na serio, a nie dla zabawy. Całkiem na serio, a nie dla zabawy. Dla zabawy. Dla zabawy. Bo kiedy głowa jest za wysoko, nie może myślą sięgać głęboko. Że piekła jednak od teraz nie będzie wszędzie, że zapanujemy nad tymi naszymi troszkę gorszymi cechami i popracujemy nad rozwojem duchowym. Ja w każdym razie tak zrobię. I w tym kontekście jest, można powiedzieć, bardzo zasadna historia drugiej piosenki, w jakiego wierzysz Boga. Ja, myśląca bardzo prosto, swoim sercem, tak jest, myśląca sercem, bo drodzy Państwo, ostatnio naukowcy odkryli, że w sercu znajdują się komórki mózgowe. Tak jest, serce ma swój rozum i warto go słuchać. Wszystkie doniesienia ze świata o kolejnych zamieszkach i walkach religijnych przyjmowałam z ogromnym przerażeniem i smutkiem i uważam, że są wysoce niezrozumiałe, niestosowne, dziwne. Po prostu przerażające. Historia ludzkości cały czas pokazuje, że jakoś nie potrafimy się opanować i doprowadzić do jakiegoś spokoju na tej płaszczyźnie. W 2003 roku wpadła mi w ręce książka profesor Marii Dzielskiej o Hypatii z Aleksandrii. To była neoplatońska filozofka, matematyczka, astronomka. Można powiedzieć, taka bardzo szanowana, słuchana obywatelka, która prowadziła w Aleksandrii swoją szkołę i uczyła w zasadzie wszystkich,
którzy do tej szkoły trafili bez względu na swoje wierzenia, przekonania czy obyczaje. Byli tam również studenci, którzy później zostawali biskupami na przykład. I w roku 415 naszej ery, po tym jak chyba 2 lata wcześniej biskupem Aleksandrii został Cyryl, doszło do strasznego zdarzenia, do pozbawienia Hypatii życia. Warto przeczytać tę książkę albo zobaczyć film. I muszę powiedzieć, że ten film po raz drugi mną wstrząsnął. Został on nakręcony przez chilijsko-hiszpańskiego reżysera Alejandro Amenábarra, bardzo zdolnego reżysera, który zazwyczaj podejmuje tematy niełatwe. I oczywiście ten film ma pewne mikro nieścisłości, zdaje się, bo tutaj w filmie Hypatia, bohaterka, jest grana przez piękną hollywoodzką aktorkę, która umiera w młodym wieku, co podbija dramatyzm sytuacji, a w rzeczywistości zdaje się, że Hypatia miała już chyba 65 lat, no bo jeżeli urodziła się w 360 roku, a zmarła w 415, to oczywiście nie można mieć pewności, że akurat te daty są prawdziwe. No niemniej jednak chyba nie miała 25 lat. Oraz pojawiają się takie też drobne inne szczegóły, które nie są na pewno prawdziwe, bo na przykład student i właśnie ten biskup, Synesius, on zmarł wcześniej, przed śmiercią Hypatii, a nie później, czyli to też już jest pewna nieprawda, no, ale to w sumie nie ma znaczenia, bo chodziło o przedstawienie pewnej idei i końcowe sceny pokazujące ogromne zamieszki, walki, chaos walki oczywiście na tle przekonań. I ostatnia scena, odjazd kamery od takiego, jak to powiedzieć ładnie, no to nie da się o tym ładnie powiedzieć. Takiej po prostu zgnilizny strasznej ludzkiej jakiejś, tych strasznych zachowań. Odjazd kamery coraz wyżej i wyżej i widzimy miasto, potem zarys tego miasta, zarys kontynentu i w końcu ziemię. I to jest właściwa perspektywa, z której powinno się patrzeć na wszystkie sprawy, które toczą się tutaj na ziemi. Ta piosenka jest złożona z 2 części, serii pytań, jakby serii pytań do Hypatii, no a potem takiej mojej puenty, którą chciałam zamknąć wszystkie myśli, które kierowałam do Hypatii przez wiele lat, na przestrzeni wielu lat. Thank you.
zaczyna dzień. Nie były to takie lekkie, łatwe i przyjemne tematy, ale może czasem skupienie uwagi na takich właśnie nielekkich, niełatwych, nieprzyjemnych tematach może spowodować refleksję i potem życie będzie lżejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Z życzeniem dla wszystkich, aby każdy zmierzch w świt zmieniał się. Żegnam się z Państwem dzisiaj i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Napisy końcowe są ważne. Zerknijcie na nie. Nie ma w nich ani jednej przypadkowej osoby i instytucji. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie mojego domowego teatru piosenki. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, Agnieszka Chrzanowska.